Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla Was nagrać horoskop na miesiąc sierpień 2020 roku. W tym miesiącu, tak jak w poprzednich, znak zodiaku, pod którego filmikiem będzie największa ilość łapek w górę, na następny miesiąc otrzyma czytanie rozszerzone. Także jeżeli chcesz, aby to właśnie Twój znak zodiaku otrzymał horoskop rozszerzony, to pamiętaj o pozostawieniu łapki w górę. Jeżeli jesteś nową osobą na kanale, to witam Cię serdecznie i zapraszam do subskrypcji, abyś była ze wszystkim na bieżąco. Moi drodzy, pamiętajcie, że jest to horoskop ogólny i nie z każdym wszystko będzie musiało tutaj rezonować. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany czytaniem indywidualnym, wszelkie potrzebne do tego informacje znajdziecie w opisie filmu. Jeszcze na koniec tego filmiku chciałbym Was zaprosić w pewne miejsce, także osoby zainteresowane zostańcie do końca, a ja już, żeby nie przedłużać, stosuję karty. Byk. Horoskop dla byków na sierpień 2020. Zobaczymy, jakie energie będą dla byków. Byk i sierpień 2020. Patrzymy. Cóż dla byków? Byczki będą bardzo sentymentalne w sierpniu. I mam tutaj dla Was taką informację, że co niektóre byki będą niestety powracały do wspomnień z przeszłości, ale nie w przyjemny sposób, a wręcz w sposób depresyjny, męczący. Dlatego, że czegoś będziecie w sierpniu żałować, że coś z przeszłości Wam się nie udało i będziecie bardzo żałować, szczególnie w nocy. Nawet co niektórzy z Was będą mieć problemy z bezsennością, gdyż będą do Was nawracały takie dziwne wspomnienia i z taką silną, mocną intensywnością, że to jest aż coś niesamowitego. Właśnie Wam mówię, z czym może być to związane? Może być to związane z tym, że czegoś w przeszłości nie udało Wam się dokonać i w sierpniu będzie to szczególnie w nocy do Was powracać. Czy to w snach, czy to właśnie poprzez problemy z bezsennością. Coś takiego się pokazało. Ale zobaczmy teraz pełen rozkład na wszystkie sfery życia. Byk i sierpień 2020. Praca i finanse. Uczucia, zdrowie i rada. Zobaczmy. Trzy. Praca i finanse. Jeżeli chodzi o pracę i finanse, pokazuje mi się fajna, progresywna energia. Ale rozdzielmy to sobie na osoby szukające pracy oraz na osoby pracujące. Jeżeli jesteś osobą szukającą pracy, to jak najbardziej w sierpniu masz bardzo dużą szansę na to, aby znaleźć nową pracę. Mam pokazane, że będziesz otrzymywała dużo wiadomości, dużo informacji do ciebie na sierpień tutaj przychodzi, związanych z pracą. Być może rozglądasz się za pracą, wyszukujesz, tak, ofert pracy i myślę, że coś fajnego, satysfakcjonującego może się w sierpniu dla ciebie pojawić. Jeżeli jesteście osobami pracującymi, to ten sierpień powinien być dla Was całkiem sympatycznym miesiącem. Pokazują mi się tutaj nowe możliwości związane z poszerzaniem horyzontów. Dużo wiadomości, dużo informacji dla Was, moi drodzy. Ale też, jeżeli ktoś z Was planowałby tutaj jakiś wyjazd związany z pracą, czy jakieś kontakty zagraniczne, to jak najbardziej tego typu sprawy w sierpniu również będą dla Was możliwe, moi drodzy. Fajna, pozytywna energia, tak jak już wspomniałem, progresywna. Idziemy do przodu w dobrym, odpowiednim kierunku. Jeżeli chodzi o finanse, to również mam pokazaną całkiem sympatyczną energię, co niektóre z byków będą w sierpniu inwestowały swoje pieniądze w wyjazd.
Zobaczmy teraz, moi drodzy, na uczucia, cóż dla Was. Jeżeli chodzi o uczucia, moje drogie byki, to mam pokazane, że troszkę będziecie ograniczeni przez własne myślokształty i przez własne lęki, ale rozdzielmy to sobie na singli oraz na osoby w związkach. Jeżeli jesteś bykiem, singlem, singielką, to mam pokazane, że w sierpniu raczej nowej miłości nie spotkasz, dlatego że w twojej głowie jest za dużo ograniczeń. Mam wrażenie, że prawie w ogóle nie wychodzisz z domu. Jesteś pokazany jak osoba zaplątana w pajęczą sieć, tak? Wokół której jest pełno mieczy i boi się zrobić jakikolwiek ruch. Może być również tak, że wiele z was tak naprawdę kontaktuje się tutaj z osobami, które teoretycznie mogłyby być kandydatami na waszych partnerów, partnerki przez internet, bo tutaj jest pokazane, że kontaktujecie się tak naprawdę nie widząc siebie na żywo, mało wychodzicie z domu i przez to też niestety mam pokazane, że miłości raczej w sierpniu nie znajdziecie. Energia jest ciężka, dlatego że co niektóre z byków same sobie, że tak powiem, pewne rzeczy ubzdurały na swój temat, które zupełnie nie mają pokrycia z rzeczywistością, a obniżają waszą samoocenę i nad tym również powinniście popracować. Jeżeli chodzi o byki w związkach, to mam pokazane, że zbyt cudownym miesiącem sierpień pod względem waszej relacji z twoim partnerem, z twoją partnerką nie będzie. Dlatego, że dużo ograniczeń między wami. Może za dużo czasu spędzacie razem w domu, nigdzie nie wychodzicie, albo wręcz przeciwnie, jesteście totalnie od siebie oddaleni, być może nawet poprzez odległość fizyczną, tak? Nie macie kontaktu i kontaktujecie się tylko przez ten internet, co niestety jest pokazane jako wpływające niekorzystnie na wasz związek. Tutaj potrzebna jest rozmowa, gdyż może być tak, że wasz partner, wasza partnerka w sierpniu będzie na was zamknięty, będzie na was zamknięta i tutaj konieczna jest rozmowa, bo jeżeli nie przepracujecie pewnych spraw, to sierpień przepłynie wam po prostu jak przez palce, bez żadnych korzyści emocjonalnych. Dlatego warto, abyście nad tym popracowali. Tak jak powiedziałem, dużo ograniczeń związanych z waszymi myślokształtami i nad tym warto również w sierpniu popracować. Zobaczmy, co na zdrowie dla byków. Na co byki powinny zwrócić uwagę w zdrowiu? Moi drodzy, przede wszystkim powinniście zwrócić uwagę w zdrowiu na postawę swojego ciała, gdyż mogą tutaj jakieś bóle kręgosłupa niestety się pojawiać przy was. Również niektórym z was brakuje jakichś witamin. Tutaj trzeba dowitaminizować organizm, wzbogacić o jakieś suplementy diety, gdyż czegoś w waszym organizmie zdecydowanie jest za mało, co niektórzy z was w sierpniu powinni zwrócić uwagę na używki. Być może co niektórzy prozaicznie, to nie musi być od razu ten alkohol przywoływany. To może być zbyt duża ilość palonych papierosów. To może być zbyt duża ilość jedzenia słodyczy. No i też mało ruchu, mało ruchu. Przyda wam się więcej ruchu, gdyż tutaj jesteście strasznie w takiej zasiedziałej pozycji. Potrzebne jest tutaj koniecznie więcej ruchu, to też zrobi dobrze dla całego ciała, dla tego kręgosłupa również. Jaka jest rada dla was? No właśnie. Radą dla byków jest inwestycja w siebie. Powinniście w tym miesiącu w siebie zainwestować, być może kupić coś dla siebie. Czasami każdy z nas powinien zrobić dla siebie jakiś prezent. Przecież żyjemy tylko raz. Warto, abyśmy zadbali również
o nas samych. Czasami jest tak, że czujemy pustkę, brak przez to, że ktoś o nas nie dba, no to wtedy zadbajmy o siebie i energetycznie spowodujemy również to, że ktoś będzie chciał zadbać o nas. Tak jak powiedziałem, ta sfera zawodowo-finansowa na ten miesiąc pokazuje się najlepiej z tych wszystkich i As Denarów również o tym mówi jako rada. Drogi byku, w tym miesiącu skup się na pracy i na finansach, gdyż poprzez to otrzymasz najlepsze efekty. Dobrze, moi drodzy, ja Wam ślicznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, pamiętajcie o łapce w górę oraz o subskrypcji. Miejsce, w które chciałem Was zaprosić, to świeżo założony przeze mnie Instagram, na którym będę starał się wyciągać dla Was karty dnia. Także jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, to link do niego znajdziecie w opisie. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam wszystkiego dobrego, aby tylko to, co fajne, dobre i przyjemne, spełniło się z tego horoskopu. Trzymajcie się, moi drodzy.